Cześć. Dziś przepis na ciasto orzechowe z pomarańczą. Rozpływające się w ustach, jest przepyszne i delikatne. Ciasto jest zrobione na bazie biszkoptu orzechowego przełożonego budyniem pomarańczowo-waniliowym. Górę przyozdabia ptasie mleczko, również o smaku pomarańczowym. Każda z warstw jest niezwykła w smaku, idealnie komponując się ze sobą. Krok pierwszy: biszkopt orzechowy. Do misy miksera przekładamy 5 białek. I zaczynamy ubijanie na najwyższych obrotach miksera. Gdy zrobi się piana, wsypujemy szczyptę soli. Gdy piana zrobi się biała, wsypujemy 150 g cukru. Cukier wsypujemy stopniowo, powoli. Od momentu wsypania cukru miksujemy około 12 minut. Łączny czas ubijania białek od początku do końca to około 15 minut. Po tym czasie zmniejszamy obroty miksera do najniższych i dodajemy 5 żółtek. Żółtka dodajemy po jednym. Miksujemy krótko do połączenia składników i wyłączamy mikser. Teraz będziemy mieszać ręcznie szpatułką. 150 g mąki pszennej, to jest niepełna jedna szklanka. 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Przesiewamy do masy jajecznej. Delikatnie mieszamy szpatułką do połączenia składników. Pamiętając, aby dosięgnąć dynamisy bo tam osadza się mąka. Gdy wymieszamy składniki, wsypujemy 140 g orzechów włoskich posiekanych i mieszamy krótko. Przelewamy masę do foremki o wymiarach 25x35 cm. Foremkę nasmarowałam tłuszczem i wyłożyłam papier do pieczenia. Wyrównujemy powierzchnię. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół, na środkowej półce w 175 stopniach Celsjusza przez 30-35 minut do suchego patyczka. Każdy piekarnik inaczej piecze, więc trzeba to mieć na uwadze. Po upieczeniu od razu wyciągamy z piekarnika. Pozostawiamy aż foremka lekko przestygnie, a następnie wyciągamy biszkop. Odklejamy z boków papier i pozostawiamy biszkop do wystudzenia. Najlepiej studzić go na kratce. Gdy biszkopt wystygnie, Przekrawamy go na dwa blaty. Górny blat odstawiamy, a dolny blat przekładamy z powrotem do foremki, w której był pieczony. Krok drugi budyń pomarańczowy. Ja tutaj mam 800 ml soku wyciśniętego ze świeżych pomarańczy i odlewamy do rondelka, zostawiając w kubku około 200 ml. Sok w rondelku zagotowujemy. Wsypujemy dwa budynie waniliowe bez cukru, z czego każdy ma 40 gramów. Sok doprowadzamy do wrzenia, a budyń w kubku mieszamy do rozpuszczenia proszku. Gdy sok się zagotuje, zmniejszamy grzanie kuchenki i wlewamy do niego rozrobiony proszek budyniowy. Ciągle mieszamy gotując przez chwilę. Mieszamy energicznie i wyłączamy kuchenkę. Dodajemy 200 g masła pokrojonego w kostkę. Masła nie trzeba kroić, ale jak będzie pokrojone, to szybciej się rozpuści. Najlepiej mieszać taką trzepaczką. Gdy masło połączy się z budyniem, wsypujemy jedną galaretkę pomarańczową. To jest 77 g proszku. Szybko mieszamy do rozpuszczenia proszku. I krem jest gotowy. Od razu jeszcze gorący krem przelewamy na biszkopt w foremce. Wyrównujemy powierzchnię budyniu. Nakładamy drugi blat biszkoptu orzechowego. Trzeba teraz trochę poczekać, aż wystygnie krem i wstawiamy do lodówki na jedną godzinę, aby krem stężał. Krok trzeci, ptasie mleczko. 300 ml gorącej wody. I 154 gramy galaretki pomarańczowej. 154 gramy to są dwa opakowania. Mieszamy, aż galaretka dobrze się rozpuści. Gdy proszek się rozpuści, wlewamy jeszcze 300 ml zimnej wody. I mieszamy. Odstawiamy do wystudzenia. Do misy miksera wlewamy 300 ml dobrze schłodzonej śmietanki kremówki 30% i ubijamy na najwyższych obrotach miksera. Po dwóch minutach ubijania wlewamy ostudzoną galaretkę pomarańczową. Galaretkę wlewamy tak od razu, ani powoli, ani za szybko, tak jak widać na wideo. Po wlaniu galaretki od razu wyłączamy mikser. Ciasto wyciągamy z lodówki, i jak można zauważyć, masa budyniowa już zastygła. Na górę wylewamy naszą piankę. <grych> trochę za dużo tej pianki. Wyrównujemy powierzchnię i wstawiamy do lodówki najlepiej na całą noc. I tak się prezentuje ciasto w przekroju na drugi dzień. Jak widać, udekorowałam je plastrami pomarańczy. Ciasto jest mięciutkie, takie kremowe, niezasłodkie, z lekką nutką cytrusową. A ten krem budyniowy to po prostu petarda. Jest to ten rodzaj ciast, które można jeść cały czas bez umiaru. Ciasto w smaku, jak dla mnie, rewelacja. Polecam. Ale to bosko pachnie. Łom, mamuniu. Na koniec zachęcam Was, moi drodzy, do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Ryty. Publikuję tam filmy vlogowe. Czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!